super. Cześć wszystkim, nazywam się Mateusz Czech, na co dzień zajmuję się budową chatbotów, staram się przekazać tą wiedzę od końca 2000, czy tak naprawdę od początku 2017 roku, kiedy zbudowałem swój własny, swojego pierwszego chatbota, którego dostarczałem, za pomocą którego dostarczałem prasówkę z sieci, no i w ten sposób doszliśmy do dzisiejszego. To, co powiedziałem dzisiaj, chciałem Was trochę zainteresować, czy zainspirować do tego. Dzisiaj jest technologia i sama w sobie i z tej technologii przejdziemy sobie już do wykorzystania chatbotów messengerowych, pokażę Wam przykłady z tych trzech obszarów, o których wspominałem na początku, pokażę także narzędzia, z jakich ja sam korzystam i w jaki sposób rozpocząć tą budowę chatbota i pomiędzy omówię jeszcze bardzo krótko regulamin, który zmienił się w Messengerze, to on jest o tyle ważny, że dla osób, które jakby pierwszy raz będą budowały chatbota, bardzo często pojawia się taki pomysł. Nawet dzisiaj czytałem post znajomego Roberta o tym, że chce zbudować newsletter w Messengerze. Niestety nie jest to już możliwe i o tych zmianach chciałbym jakby opowiedzieć, bo one mogą być zagmatwane dla osoby, które pierwszy raz się spotykają. Ale kiedy mówimy o chatbotach, to tak naprawdę w naszych głowach pojawia się pierwsze słowo, czy w większości głów, które spotykam, pojawia się słowo automatyzacja i odnośnie automatyzacji i wykorzystania jej w marketingu, to do głównych benefitów automatyzacji należy z pewnością oszczędność czasu, skrócenie powtarzalnych cykli, po prostu powiększenie jakby swojej zdolności, żeby działać w skalę. I odnośnie automatyzacji, ta łopata przypomina mi o takiej historii, która jest związana z postacią Miltona Friedmana. Milton Friedman to osoba, która jest ekonomistą, jest noblistą. Milton Friedman w latach 60. wyjechał na przetarg w Azji. Wiadomo, lata 60. sprzęt zmotoryzowany już istniał, koparki istniały. Milton Friedman przyjeżdża na tę budowę i ku zdziwieniu widzi pracowników, którzy kopią fundamenty za pomocą łopat. I tak podchodzi zdziwiony, mówi, kurczę, no duża budowa, to będzie trwało, przecież i trwało. Podchodzi do kierownika budowy i pyta się, panie kierowniku, dlaczego oni budują, czemu oni kopią, przepraszam, jakby mi gardło padało w ostatnim czasie, po prostu mam wrażenie, że non-stop mówię. Wracając jakby do Miltona, podchodzi do kierownika budowy i pyta się go, dlaczego panie oni kopią tymi łapami, przecież to w ogóle nie jest opłacalne, budowa będzie się kończyła, wiadomo, jeżeli to jest ekonomista, to ja się śmieję, że to był chodzący Excel, w moment wyliczył, ile można było pieniędzy po prostu zaoszczędzić, a dwa, że szybsze ukończenie budowy, szybsze oddanie, szybsze pieniądze, nie trzeba tego tłumaczyć. No i Milton Friedman w odpowiedzi usłyszał, no tak, panie Miltonie, ale taki jest zapis w naszej umowie i my po prostu nie możemy skorzystać z lepszych narzędzi i mora jaki z tego płynie, Milton Friedman to skwitował jednym zdaniem, no dobrze, to skoro my to robimy już w sposób nieoptymalny, to dajmy tym pracownikom łyżki i niech oni kopią łyżkami, skoro i tak to robią w sposób nieoptymalny. I w dzisiejszym świecie niestety tak jest, że my staramy się, czy widzimy pewne rozwiązania, nieco boimy się ich jakby wykorzystać, a czasami się skazujemy w taką pułapkę myślenia. Mówiąc o pułapce myślenia, tutaj jest taka ciekawa historia, jak się w jaki sposób się trenuje słonie i ona idealnie obrazuje, jak my często po prostu wpadamy w taką pułapkę. Słoń, który ma być w cyrku wyhodowany od samych młodych lat, jest mu przywiązywana noga do słupka, dzięki czemu słoń od małego, próbując się uwolnić, widzi, że po prostu tego nie może zrobić. Słoń, który jest dorosły, już nie ma przywiązanej łapki, bo umówmy się, niewiele taka lina by się zniosła. Myślenie słonia polega na tym, że on ciągle myśli, że nie może uciec. I podobnie dzisiaj z wykorzystaniem nowych technologii czy chatbotów w obsłudze klienta i tych czynników jest naprawdę mnóstwo, a tutaj warto przytoczyć raport Drifta, który pojawia się od 2 lat do roku, który mówi o tym, że użytkownicy czy konsumenci sięgają po chatboty, czy ich największą motywacją posiągnięcie chatbotów jest uzyskanie odpowiedzi na najprostsze pytania. I to, co powiedziałem tutaj jeszcze przed prezentacją, sam Messenger jako kanał powinien nam się kojarzyć głównie z obsługą klientów, wykorzystaniem chatbotów w biznesach e-commerce'owych, czyli sprzedaży internetowej, no i we wszelkich akcjach marketingowych, więc na początek taka anegdotka odnośnie łopaty, nie bójmy się po prostu
wykorzystywać dostępnych narzędzi, które pozwolą nam pracować optymalnie w sposób jeszcze automatyczny, jeżeli mówimy w przypadku chatbotów i w sposób po prostu skalowalny. To wynika z bardzo prostego wniosku, który się dzieje i ciężko sobie go dzisiaj wyobrazić, choć o nim każdy tak naprawdę wie, bo świat dzisiaj bardzo mocno przyspiesza, a jeżeli świat przyspiesza, to nasi klienci też przyspieszają i na pewno widzicie to po swoich biznesach, zwłaszcza dla osób, które obsługują tych klientów, czy w jaki sposób zmieniają się zachowania. Klienci dzisiaj oznaczają nas na 10 profilach, oczekują reakcji w około 4 godzin, niezależnie od tego, jaki mamy dzień tygodnia. To wszystko są wyzwania, przed którymi my jako właścicielowie biznesu, czy jako specjaliści od marketingu stoimy i musimy im podołać. No i tutaj niestety można się obrażać lub bądź nie, wykorzystanie technologii po prostu to pomaga. Jest taki wywiad, do którego ja lubię wracać, CMO marki L'Oreal, ogólnie kategoria beauty, jeżeli chodzi o technologię, jest jedną, no jest wiodącą kategorią, gdzie oni się tej technologii faktycznie nie boją i on w wywiadzie pada takie zdanie, że firmy, które po prostu dzisiaj nie zaczynają zaszczepiać w swoje DNA marek technologii za kilka lat po prostu gdzieś przepadną, bo dzisiaj bez technologii jest bardzo ciężko. Dla osób, które czytają, jest taka pozycja, która się nazywa Zero to One, to bardzo szybko się ją czyta, autorstwa Petera Phila, są zapiskami startuperów, jest to osoba, czy Peter Phil jest osobą, która inwestowała w Facebooka, razem pracowała z Elonem Muskiem, i jakby dzieli się tym światem z poziomu osoby, która faktycznie ma z tą innowacyjnością bardzo dużo wspólnego, dzieli się i pokazuje tą relację technologii na skraju biznesu. To jakby tylko chwilę taką dygresji, bo jeżeli mówimy o tym, w jaki sposób technologia przyspiesza, to dosłownie w telegraficznym skrócie istnieje na świecie coś takiego jak prawo Moora. Prawo Moora mówi o tym, w jaki sposób nasze zdolności pod kątem technologii są dzisiaj dostępne. No i od 1958 roku, kiedy wymyślono układ scalony, Moore zresztą jest związany z marką Intel, nie bez powodu. Jeżeli ktoś zna taki hype cycle od Gartnera, to tam jest Dolina Moora, czyli trendy, które muszą minąć jakby ten okres adaptacji danego trendu na rynki. No i prawo Moora mówi o tym, że moc obliczeniowa zwiększa się wykładniczo o 2 lata, co 2 lata. I teraz jakby to bardzo ciężko, czyli mówiąc zwiększa się wykładniczo, to powiedzmy, że dzisiaj startujemy, za 2 lata będziemy mieli już 2, za kolejne 2 lata będziemy mieli 4, potem będziemy mieli 8, 16 i tak dalej, i tak dalej. I wiem, że to jest bardzo ciężko sobie zobrazować, jak bardzo ten postęp technologiczny dzisiaj, czy jakie dobrodziejstwa z tego płyną, bo tak naprawdę my dzisiaj jako biznes nie jesteśmy w stanie wykorzystać tego, co oferuje nam technologia. Wiele technologii, o których my mówimy jeszcze w skrajach, czy mówimy w kategorii, że to się wydarzy za kilka lat, tak naprawdę czeka tylko na ten moment adaptacji, bo na przykład sprzęty nie są gotowe takim kolejnym trendem, czy coś, co zapoczątkuje tak naprawdę rozwój tego trendu i to już możecie zaobserwować, jest chociażby rozwój sieci 5G, coś, co pozwoli nam przesyłać dużo szybciej elementy przez internet, grafiki, wideo, co pójdzie za tym, pierwsze rozszerzona rzeczywistość. I ten świat się naprawdę dzisiaj zmienia. Żeby zobrazować wam, jak bardzo szybko on zmienia, mam dosłownie 3 slajdy z taką historią, w jaki sposób ta technologia dzisiaj przyspiesza i jakie zmiany ona wywołuje. Wyobraźcie sobie wszyscy, że siadamy do takiego Mercedesika i w pierwszej minucie ten Mercedesik jedzie 5 km na godzinę. Prawo Moora mówi o tym, że ta moc zwiększa się co 2 lata. Tych zwiększeń do tej pory od 1958 roku było 31, tak? 2020, 1958 i mamy 31, powtórzę, 62 lata. Więc w następnej, czy w drugiej minucie, czy tak naprawdę w roku 1960, coś mi się tutaj zacięło, nie wiem, czy jakby to, o. W pierwszej minucie przejechalibyśmy 83 metry, w trzeciej minucie, podwajając to już dwukrotnie, przejechalibyśmy 333 metry. Powtarzając jakby dalej, czyli tak naprawdę bylibyśmy w roku 1968, jechalibyśmy już 80 km na godzinę i przejeżdżamy ponad kilometr. I teraz dochodząc do 31 powtórzenia, te kilometry, które jechalibyśmy na sekundę, tak naprawdę w perspektywie sekundy wynoszą biliony. Tutaj specjalnie jakby tej liczby nie wrzucam, bo ona by się po prostu nie zmieściła za bardzo na slajdzie, ale jak myślicie, gdybyśmy byli dzisiaj w stanie wykorzystać pełną moc, którą oferuje technologia, to ile zajęłaby nam podróż na Marsa?
I wiem, że jakby nie mamy czasu, żeby to liczyć, każdy z nas by sobie z tym doskonale poradzić, to na Marsa byśmy latali dzisiaj w minutę 25 sekund. Tak dzisiaj technologia od 58 roku przyspiesza. Jest to o tyle ważne, że to, co się dzieje dookoła, czy w jaki sposób ewoluują chociażby same chatboty, czy technologia, z której one się wywodzą, no po prostu pokazuje, że my jako firmy, jako konsumenci, jako w ogóle przedstawiciele gospodarki, czy czynni jej gracze, to staramy się nadgonić to, co dzisiaj jest mocno jest już dostępny. Na wieczór polecam zapisać sobie takie zagadnienie jak komputer kwantowy i ogólnie jakby kwantową przewagę. To są tematy, o których mało się jakby mówi, a to są przełomy w skali świata, coś, co tak naprawdę zmienia, czy zmieni w perspektywie najbliższej dekady, w jaki sposób my będziemy wyglądać. Powiedziałem, że mam jakby predyspozycję do tego, żeby się rozgadać, ale ta prezentacja ma zadanie też trochę zainspirować. Polecam wam wywiady z Elonem Muskiem odnośnie nie jego firmy rakietowej, ale odnośnie firmy zajmującej się biochipami. Elon Musk mówi, że w ciągu 5 lat będziemy sobie wszczepiać chipy do mózgów. Jakkolwiek to nie brzmi, to dzisiaj ta technologia naprawdę jest bardzo, bardzo do przodu i aż czasami jest to przerażające. Oczywiście na potrzeby tej prezentacji odrzućmy wszelkie wywody etyczne, bo jednak człowiek i maszyna to będzie duży zgrzyt na tym polu. Ale wracając jakby do naszych chatbotów i naszej technologii, wiemy już bardzo dobrze, jak szybko ta technologia zasuwa, jak bardzo nam ona ucieka, mimo to wciąż my się zastanawiamy, w jaki sposób ją wykorzystać. Nasi klienci niestety także. No i problemem z udziałem technologii, czy problem, który możemy spotkać, decydując się jako firma na przykład na implementację takiego chatbota, czy inwestując w rozwój danej technologii wewnątrz firmy, to dojdziemy szybko do problemu standaryzacji tych rozwiązań technologicznych. Jak widzicie, sami firm, które zajmują się technologią, firm, które jakby przygotowują rozwiązania, jest całkiem sporo. Tak naprawdę są to firmy, które dostarczają technologię marketingową, dzisiaj jest już ponad 7,5 tysiąca na świecie i każda oferuje innowacyjny algorytm ze sztuczną inteligencją, każda jest w jakiś sposób innowacyjna. No i teraz tworząc produkty, czy tworząc rozwiązania dla naszych klientów, staniemy przed wyzwaniem, jak połączyć jedno z drugim. Jest to problem, który dotyczy jakby całego świata i dotyczy wszystkich gigantów. Cieszy fakt, że w 2019 roku, w grudniu, jak widzicie, 18, trzej główni giganci, którzy tak naprawdę dostarczają dzisiaj technologię, może tutaj jakby zastanawiać brak Facebooka, aczkolwiek tutaj mówimy o zawiązaniu współpracy czy opracowaniu standaryzacji dla urządzeń typu smart speakerów, tak, czyli urządzeń typu Alexa, Google Home, no bo to jest jednak tak, że coś, co nas czeka, być może w Polsce jeszcze nie jest to aż tak spotykane, ponieważ asystenta Google mamy dostępnego od tamtego roku, który komunikuje się w języku polskim, ale wyszukiwanie głosowe jest to coś, czego tak naprawdę nie unikniemy. Ja zawsze mówię, że chatboty to jest dobro konieczne i wyszukiwanie głosowe to też jest dobro konieczne. Kiedyś nawet twierdziłem, że jeżeli chatboty są trendy, to wyszukiwanie głosowe to nie ma na to jakby określenia, bo i ma to dużo, dużo większy potencjał. Niestety język polski być bardzo trudnym językiem i rozwój tego przez gigantów trochę dłużej zajmuje niż w języku angielskim. Aczkolwiek wracając tutaj do prezentacji, wyzwanie, przed którym stoimy, jest standaryzacja, więc z tego względu warto poświęcić więcej uwagi na to, w jaki sposób dobieramy rozwiązania technologiczne, czy kiedy siadamy do naszego chatbota. To tak z tym wstępu, to jest jakby ta część, która miała sprawić, że albo wywrócimy oczami, albo odejdziemy już od komputera, aczkolwiek technologia jest naprawdę fascynująca i to, co się oferuje, zwłaszcza w dobie internetu, zwłaszcza kiedy siedzimy dzisiaj w domu, mimo wszystko mamy to wszystko na wyciągnięcie ręki. Ale porządkując sobie jakby naszą dyskusję i porządkując to, w jakim temacie dzisiaj rozmawiamy, to gdybyśmy się mieli wspólnie zastanowić, online'owo to może nie wyjść tak dobrze jak na zajęciach na studiach, ale w tym momencie zapytałbym się was, co to jest chatbot, zobaczyłbym pewnie ze 2-3 ręce w górze i umówmy się, że właśnie je zobaczyłem. No i
No i gdybyśmy sobie mieli zdefiniować w ogóle, czym jest Shadow, to tak naprawdę jest to aplikacja czy program komputerowy, którego zadaniem jest prowadzenie czy replikowanie konwersacji, czy replikowanie tych zachowań ludzkich, na przykład automatyzując odpowiedzi na powtarzalne pytania, więc to jest nic innego jak wciąż poruszanie się w temacie replikowania, czyli odwzorowywania pewnych schematów czy pewnych wzorców, którymi człowiek się posługuje. I to jest jakby kluczowe, żeby zdać sobie sprawę, że chatbot to nie jest maszyna, która dzisiaj jest inteligentna, która się wychowuje, czy która posiada własne emocje. To jest temat, który gdzieś się wydarzy w niedalekiej pewnie przyszłości, jeżeli mówimy globalnie, ale kiedy patrzymy na rynek polski, to śmiało możemy mieć z tyłu głowy, że chatbot ma za zadanie replikować zachowania ludzkie. Pomoże takie myślenie, jakby pomoże wyrzucić to wszystko, co nam się do tej pory wydaje o tym, że chatbot musi znać odpowiedzi na każde pytanie, że chatbot musi być maszyną, która nagle zastąpi nas cały biznes. Ja jeszcze jakiś czas, czy tak naprawdę już dłuższy czas, jak o tym myślę, półtorej roku temu pokazywałem przykład chatbota dla marki eBay. eBay, no bardzo duży serwis, ogromny jakby biznes, bardzo ciężko było sobie wyobrazić, jak przenieść takie coś, czy takie rozwiązanie do Messengera. eBay to bardzo dobrze pokazał, automatyzując tak naprawdę jeden powtarzalny proces, czyli wyszukiwanie swoich produktów, zadając trzy pytania na zasadzie, jaki masz rozmiar, i pokazywał produkty. Nie było tam mówienia o całej wyszukiwaniu i z tego względu jakby ta myśl, że chatbot to narzędzie, które ma w pewien sposób odciążyć nas z tego, co jest schematyczne, co jest powtarzalne, czyli odpowiadanie jak, do której godziny mam otwarte, czy mogę zamówić pizzę taką, czy mogę, gdzie uzyskam takie informacje, nie pozwoli nam po prostu szybciej wdrażać takie rozwiązania, bo to też nie jest tak, że każdy bot musi pochłaniać setki tysięcy czy miesiące i tygodnie, żeby pracować. Dziwilibyście się, jak szybko takie rozwiązania można budować, odciążając linie telefoniczne. Tutaj przykład chociażby VoiceBota, z którym mogliśmy się spotkać od firmy Toki AI, który wypuścił VoiceBota, który odpowiadał na pytania na temat koronawirusa. Ten chatbot został wdrożony na infolinię chyba jakiegoś ministerstwa, podejrzewam, że zdrowia, więc te pytania, czy ten przykład pokazuje, do czego powinniśmy wykorzystywać przede wszystkim chatboty, a tutaj powiem, że technologia nie ma za zadanie nam tej pracy zabierać, bo takie myślenie także się pojawia, ale jedynie nam ułatwić jakby to faktyczne rozwiązywanie problemów, bo czy odpowiedź 100 razy dziennie na pytanie, że jesteśmy otwarci od 10 do 18 albo zabieg kosztuje i tyle, no to umówmy się, to praca mało kreatywna, a my jako ludzie raczej lubimy kreatywne wyzwania i tyle. I tutaj jakby utnę, bo już chciałem się pokusić o kolejną dygresję. I żebyśmy sobie zobrazowali, czy mogli zobrazować to w sposób wizualny, to chatboty zamieniają to, co trwało po prostu dni czy tygodnie, w trwanie tego w ciągu minut. I użytkownik, który sięga takiego chatbota, tu jeszcze raz przypomnę, główną motywacją posiągnięcie po bota czy te rozwiązania jest chęć uzyskania odpowiedzi na podstawowe pytania. W drugim etapie jest rozwiązanie naszej sprawy. Oczywiście w zależności od złożoności biznesu rozwiązanie naszej sprawy będzie mniej lub bardziej skomplikowane, ale to są dwa główne tak naprawdę obszary, o których możemy myśleć, siadając do naszego chatbota. I mamy oczywiście prawo nie wiedzieć, jakie te chatboty są. Pokrótce postaram się zdefiniować, jaką rolę mogą one pełnić w marketingu. Poniekąd też z nich wynika, do jakich użyć można je wykorzystać, czy też pokazuje spektrum, w jaki sposób możemy te chatboty wykorzystać. I mówiąc o roli chatbotów w marketingu, mamy chatboty, które mają za zadanie nas powiadomić, czyli nas, użytkowników. Tutaj Bartosz pokazywał wcześniej przykład aplikacji InPostu i oni także posiadają swojego chatbota, z poziomu którego możesz sprawdzić informacje o swojej przesyłce bądź dostać powiadomienie, gdy ten status się zmieni. I to jest jakby rola chatbota powiadamiającego, czyli informowanie tylko użytkownika, gdy jego status się zmieni. Tutaj do tej pory mówiliśmy także o chatbotach, które wysyłały newsletter, czy powiadamiały użytkownika, że pojawił się nowy artykuł na naszym blogu. Niestety ten case, czy to wykorzystanie jest bardzo mocno ograniczone przez nowy regulamin, o którym będzie za chwilkę, aczkolwiek chatbot powiadamiający, czyli na przykład akcje posprzedażowe, akcje, które pozwalają się dowiedzieć, czy uzyskać informacje o na przykład brakującym produkcie w sklepie, to dalej jest jakby możliwe i takie chatboty
i takie chatboty powstają. Są także chatboty procesowe, czyli chatboty, które są już trochę bardziej rozbudowane i one pozwalają na uzyskanie czy wypełnienie albo przejście pewnego procesu przez pewną pulę wyborów. Taki chatbot zazwyczaj, czy takim chatbotem był bot dla Pizza Hut. Tak naprawdę większość chatbotów, z którymi mamy kontakt, są to chatboty procesowe. One charakteryzują się tym, że w przypadku, kiedy użytkownik korzysta z chatbota in postu, to może tam jedynie sprawdzić swoją przesyłkę, nic więcej się nie da zrobić. Chatbot procesowy posiada większą pulę wyboru, aczkolwiek użytkownik nie może nic zrobić ponad nie. I tak jak powiedziałem, chatbot procesowy może też łączyć funkcję chatbota powiadamiającego i także umożliwiać poinformowanie użytkownika o tym, że na przykład produkt jest dostępny ponownie w sklepie albo wygrał w naszym konkursie. I trzeci przykład są to chatboty konwersacyjne, jak sama nazwa wskazuje, to ich zadaniem czy ich rolą jest prowadzenie jakby konwersacji. Ta konwersacja w domyśle powinna być otwarta, aczkolwiek tu jeszcze raz powtórzę, że w języku polskim niestety takie chatboty istnieją, aczkolwiek no, źle bym się czuł, gdybym powiedział, że z tymi chatbotami można swobodnie porozmawiać. Jakby ograniczenia językowe, które wynikają z języka polskiego, czy bardziej z struktury tego języka, no dzisiaj bardzo mocno utrudniają takie rozwiązania, ale aczkolwiek jak odpalimy sobie asystenta Google'a, możemy tam zagrać w grę, gdzie śpiewają nam ptaki i zgadujemy, jaki to ptak śpiewał, możemy wywołać komendę dowieź mnie do Maca i znajdziemy najpierwszą, jakby najbliższą restaurację. Aczkolwiek to dalej nie jest chatbot, z którym my możemy porozmawiać. Takim przykładem chatbota był kiedyś Wubot, który leczył depresję. I to jest jakby przykład chatbota, gdzie użytkownik faktycznie rozmawia i jest rozumiany jego kontekst, jest rozumiana jego intencja, jest rozumiana cała jakby rozmowa, która jest brana pod uwagę. No i przewaga tych chatbotów konwersacyjnych, one tutaj będą jakby tym przyszłościowym obszarem. Tutaj na pewno warto wspomnieć o ostatnim chatbocie Mane, który wypuścił Google, który, żeby wam zobrazować, to oni mają tam ponad 40 miliardów różnych jakby słów, bazy, 860 chyba milionów różnych par kontekstu, więc to są naprawdę, to są gigabajty w ogóle tekstu, które są analizowane i to jest przyszłość, tylko że wszystko się opiera na razie na języku angielskim, więc chatboty konwersacyjne to są przede wszystkim urządzenia typu Google Home, VoiceBoty, aczkolwiek można też silniki NLP, bo tutaj chodzi o technologię do przetwarzania języka, wdrażać także do chatbotów messengerowych i nie ma problemu. Na koniec pokażę zresztą takie narzędzie, które do tego służy i integruje się także z messengerem. No okej. Być może ja jakby trochę mówię o tym, że regulamin Messengera się zmienił, dla wielu osób jednak ta forma newsletterowa czy forma wysyłania kursów, które trwają 5, 6, 7 dni, może się wydawać czymś takim, a spotykam się na przykład rozmawiając z klientami, że panie Mateuszu, no ten regulamin się zmienił, to ten Messenger już nie jest taki fajny. Wcale tak nie jest, przypomnę tylko, że Messenger jest drugą aplikacją najpopularniejszą na świecie, w Polsce korzysta z tego 14 milionów użytkowników, a sam Facebook pracuje nad tak zwaną super aplikacją, mówiąc super aplikacja, to jest integracja trzech jakby swoich kanałów, czyli Instagrama, WhatsAppa i Messengera w jeden kanał. To oczywiście nie oznacza, że wszystkie aplikacje połączą się w jedną. Użytkownicy pomiędzy nimi wszystkimi będą mogli się komunikować. No i to jest coś, co otworzy jeszcze więcej drzwi, czy więcej możliwości komunikacji, czy pozyskiwania tych klientów z udziałem chatbotów, no bo WhatsApp jako najpopularniejszy komunikator na świecie, Messenger jako drugi, trzeci jest chiński WeChat, który jest totalnie poza naszym obszarem działania, a czwarty jest Skype, który ma 300 tysięcy użytkowników, no to względem jakby samego Messengera, który ma ponad miliard, no to umówmy się, to jest mały jakby gracz, a kiedy połączymy jeszcze te wszystkie trzy kanały, no to umówmy się, mamy bardzo potężne narzędzie z ogromem jakby ludzi i odbiorców po drugiej stronie, a już dzisiaj reklamy czy z wykorzystaniem chatbota można uruchamiać zarówno na Facebooku, można także uruchamiać na Instagramie, więc wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku. Ja jestem zdania, że to się wydarzy w pierwszym półroku
Tak jest, wiesz co, jakby bardzo dużo rzeczy tutaj odpowiadając jakby na Pawła wiadomość, nie wiem czy ona się, ona się pojawiła 20 minut temu, to przepraszam, to mam jakiś słaby zapłon, Pawle, ale odpowiem tobie nie, na koniec. No i tutaj jakby odnośnik tej technologii, to też nie jest tak, że Messenger będzie samym komunikatorem tekstowym, w Stanach już Facebook płaci użytkownikom za to, że są słuchane ich rozmowy, że są czytane ich wiadomości, no bo wszystko po prostu idzie w to, żeby jednak jakby asystenci czy komunikatory były tymi rozwiązaniami konwersacyjnymi, a technologia dzisiaj na to pozwala. Warto zresztą przeczytać sobie o takim asystencie M, który działał w 2015 roku na samym Facebooku i on dobrze obrazuje, w którym kierunku czy do czego dąży sam Facebook. I teraz jakby wracając do naszego świadka czy poletka mediów społecznościowych, kiedy w kontekście jakby tej super aplikacji, no to wyłania nam się taki bardzo łatwy podział, czy łatwy, no jakby jest bardzo zrozumiały podział tego, co robi Facebook. No Messenger stanie się kanałem do obsługi klienta stricte, do obsługi klienta. Wszystkie funkcje, które do tej pory, czy ostatnie zmiany są podyktowane stricte wykorzystaniu obsłudze klienta. Sam Facebook o tym w swojej takiej utopijnej wizji wychodzi z założenia, że użytkownicy, którzy mogą uzyskać szybko odpowiedź na te pytania, to są szczęśliwi użytkownicy, którzy dzielą się recenzjami. No i jakby tam jest cała taka historia. Instagram jako kanał mocno wizualny będzie generował sprzedaż. Tak jak powiedziałem, dzisiaj Messengera można już połączyć z Instagramem za pomocą reklam i nie ma jakby z tym problemu. No jest dosyć naturalny krok. Jeżeli mówimy jakby o chatbotach i wykorzystaniu na Messengery, to one mogą przybrać różne formy. Mimo tych ograniczeń, z którymi się dzisiaj spotykamy, to mogą to być różnego formatu quizy, to co już powiedziałem, obsługa klienta. Messenger jako czy chatbot wykorzystany jako narzędzie do grywalizacji. Wszystko, co stoi na pograniczu automatyzacji, mówimy jeszcze, jest to zamknięte w komunikatorze, jest świetną aplikacją do grywalizacji. Takie case'y robił chociażby Desperados, taki case teraz, czy taką kampanię prowadzi Coca-Cola, gdzie użytkownicy dostają kapsle i wprowadzają kody do bota na Messengera. Takiego chatbota posiadał serial, który zbudował chatbota, który wcielił się w postać szczura i przemycał informacje o nowych odcinkach dla osób, które czekały na kolejny odcinek piątego sezonu The One for Brad, bo tak ten serial się nazywał. Więc jakby to poletko grywalizacyjne jest naprawdę mało jakby eksplorowane w Polsce, a Messenger świetnie się do tego nadaje, czy jakby tak naprawdę każdy komunikator, który ma chatbota, i wykorzystanie jakby bota do grywalizacji jest tutaj naprawdę czymś, co na pewno zobaczymy, bo już coraz więcej tych kampanii powstaje. Oczywiście są także jakby cały rodzaj silników rekomendacji, chatbot, który łączy w sobie, czy tak naprawdę te rekomendacje mogą wynikać z quizu. Sam taką kampanię prowadziłem dla klienta, gdzie był do wypełnienia quiz, na końcu użytkownik otrzymywał informacje o tym, jaki jego styl jest, no i czego może się napić do tego, żeby to było zgodne z jego stylem. Taki przykład też z kategorii beauty, chatbot dla marki L'Oreal, Shopee Gifter, gdzie użytkownik odpowiadał na pytania, twój ulubiony kolor, jaki masz rozmiar, i na podstawie tego była mu oferowana jakby karta produktów w sposób automatyczny. Kolejnym obszarem, którym dotyka jakby chatbotów i warto o nim tutaj wspomnieć, to jest już wspomniana, czyli jakby mój temat, z którym się ma bardzo mocno interesuje, rozszerzona rzeczywistość. Dla osób, które chcą zobaczyć, jak ta rozszerzona rzeczywistość wygląda, można wejść na taką stronę jak lenslist.co. Ja ją zresztą tutaj myślę wysłać na taką stronę, i wykorzystanie jakby chatbota, który wykorzystuje te efekty w taki sposób, chociażby Nike sprzedawał swoje buty, łączył to z podaniem specjalnego kodu, no i budowali jakby całe takie narzędzie z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości, czy kampania dla McDonalda z okazji 50 lat Big Maca, gdzie użytkownik mógł zagrać w grę ze skaczącymi Big Macami. Oczywiście chat jakby może generować sprzedaż, pokażę to za chwilkę na przykładach, w jaki sposób się to odbywa. Jest narzędziem do budowy zaangażowania
wykorzystując chociażby reguły do pozyskiwania użytkowników z komentarzy, czyli zostaw komentarz, a mój bot się do ciebie odezwie. Może być narzędziem do inspiracji, tutaj podobnie, bazując na ankiecie, czy wykorzystując quiz, możemy na końcu użytkownikowi na podstawie jego wyborów pokazać to, w jaki sposób czy które produkty spełniają jego oczekiwania. Może się stać także narzędziem do badań konsumenckich, tak jak powiedziałem, wykorzystanie komunikatora, 80% użytkowników korzystających z Messengera korzysta z niego na telefonie. Jest to bardzo wygodna forma, w której po prostu użytkownicy się angażują. Takiego chatbota wypuszcza chociażby Coca-Cola, gdzie bada opinię swoich konsumentów za pomocą bota zamkniętego w Messengerze. Cisza nastała, bo znowu tutaj coś kliknąłem następny i go nie widzę. Aha. Jakby pokrótce chciałbym też omówić regulamin i już jakby pokażę przykłady, czy przejdziemy sobie przez przykłady chatbotów, które po prostu generują, czy osiągają swój cel. Mówiąc o regulaminie Messengera, 4 marca się bardzo mocno zmienił. Zmieniły się 4 najważniejsze rzeczy, które trzeba zapamiętać, i pierwszą z tych rzeczy jest możliwość wysyłania wiadomości w ciągu 24 godzin. I to jest tak naprawdę jedyna możliwość, jeżeli mówimy o takiej komunikacji sprzedażowej. Wiadomości mogą zawierać elementy, które mogą jakby prowadzić do sklepu, mogą się kończyć zakupem. I tutaj jakby to, co jest najważniejsze, co trzeba tak naprawdę z tego zapamiętać, to że od momentu interakcji, czyli od, powiedzmy, że mamy teraz godzinę 13, nie, użytkownik, możemy wysłać do użytkownika do jutra do godziny 13 teoretycznie nieograniczoną liczbę wiadomości bez obawy, że złamiemy jakiś regulamin. Tylko że tak jak powiedziałem, to się może odbywać w ciągu jednej doby od ostatniej interakcji użytkownika. I teraz jest to o tyle ważne, że do tej pory, czyli przed 4 marca, była tak zwana jedna dodatkowa wiadomość, która umożliwiła na kontakt po upływie 24 godzin. I ta wiadomość była bardzo często wykorzystywana jako właśnie wysyłka oferty, powiedzmy po 3 dniach, po 5 dniach od zapisu. Ta wiadomość jest już niedostępna i dzisiaj za pomocą messengerowego chatbota nie jesteśmy w stanie wysłać swobodnie wiadomości po upływie tych 24 godzin. I teraz no bardzo prosty wniosek, to co powiedziałem, połączenie jakby już chociażby tych faktów no bardzo mocno wskazuje na to, że użytkownik musi, wchodzący do chatbota, musi załatwić tą sprawę do końca. Oczywiście opakowanie całej historii narracji, żeby użytkownik mimowolnie wchodził do naszego chatbota bez potrzeby wysłania do niego tej wiadomości dodatkowej, jak bardziej ma dalej jakby ręce i nogi, tylko to, co jest jakby ważne, wiadomość po upływie 24 godzin nie jest już możliwa. I to dotyczy, czy tutaj można dać taką gwiazdeczkę, bo oczywiście przy obsłudze klienta mogą takie sytuacje wystąpić i te sytuacje zmieniły się w sposób, czy nazywają się znacznikami. Wcześniej, czy do każdej wysyłanej wiadomości przy udziale chatbota musimy dodać tak zwany tag, czyli znacznik tej wiadomości, i znacznikiem po znaczniku wiadomości, czy na podstawie tego znacznika, możemy użytkownikowi przesłać jedną dodatkową wiadomość. Tylko że te wszystkie wiadomości jakby odnoszą się do tego, że zmienił się status właśnie wspomnianej przesyłki, że pojawił się nowy produkt w naszym sklepie, albo że ponownie ruszyła sprzedaż na przykład naszych biletów. Jest to tylko i wyłącznie wykorzystanie do tego, żeby użytkownika, który wcześniej wyraził na to zgodę, poinformować się tylko o tych trzech sytuacjach. Takim dodatkowym znacznikiem, bo może też nie być jakby logiczne, decydując się na wdrożenie chatbota, cały czas mamy możliwość jakby kontaktu ręcznego. My jako administratorzy nie musimy odpowiadać za pomocą chatbota i tutaj pojawił się dodatkowy tag, który nam umożliwia na odpowiedzenie takiemu użytkownikowi, który napisał do nas z jakimś problemem, bo go nie jest w stanie rozwiązać, na 7 dni od momentu jego wysłania wiadomości. Cała reszta jakby tych wiadomości czy tych puszy, które są wysyłane, muszą być zamknięte w ciągu 24 godzin. W innym przypadku po prostu Facebook takiej wiadomości po pierwsze nie wyśle, a po drugie jak się zdenerwuje, to zablokuje wam taką możliwość na stałe, a jak się bardzo zdenerwuje, to zablokuje wam niestety cały fanpage i takie przypadki też
Znam, więc to, co jest jakby najważniejsze, to co powinniśmy zapamiętać odnośnie zmian w regulaminie, wysyłane wiadomości w ciągu 24 godzin, w przypadku, kiedy mamy e-commerce, możemy myśleć o powiadomieniach i zgodnymi z nowymi znacznikami. I ostatnia zmiana, znacznik subscription, który był do tej pory zarezerwowany dla wszystkich form newsletterowych, od dziś, od 4 marca jest zarezerwowany dla stron, które są wydawcami. To są wydawcy treści typu New York Times, Newsweek, Wyborcza, więc umówmy się, dla 99,9% biznesów jest to po prostu niedostępne. I forma newsletterowa nie jest dostępna, czy jest zarezerwowana tylko dla stron, które są zgodne z tak zwanym News Page Index od Facebooka. I do tej pory takie strony, jak chociażby ja sam miałem takiego chatbota, który wysyłał te wiadomości, jest już po prostu niemożliwe. Więc jeszcze raz powtórzę, w ciągu 24 godzin mamy nielimitowaną liczbę wiadomości, po upływie 24 godzin mamy niestety problem. No więc skoro żeśmy się zgodzili, że Messenger czy chatboty jako kanał obsługi klienta, to chciałem Wam pokazać takie trzy statystyki, dlaczego potrzebujemy tego chatbota. Firma z Wrocławia LiveChat publikuje taki raport, w którym badają satysfakcję klienta, no i możemy zauważyć, że ta satysfakcja klienta zaczyna z roku na rok nam maleć. Średni czas obsługi klienta wynosi 11 minut. 11 minut to dla jednej osoby jest około 42-43 obsłużeń. Umówmy się, jest to mało skalowalne, trzeba poświęcić cały czas, a liczba tych tiketów czy ilość tych zgłoszeń cały czas zaczyna nam rosnąć. No więc kombinacja tych trzech wskaźników, no pojawia nam się duży problem, bo po prostu potrzebujemy zatrudnić bardzo dużo ludzi, tak naprawdę powtarzalnych procesów, bo tak już powiedziałem, no mówię, pojawiają się te pytania, czy zasada Pareto tak naprawdę dobrze to tłumaczy, 80% rzeczy jest w pewien sposób powtarzalna, przewidywalna i nie ma co z tym dyskutować, więc po prostu powinniśmy zacząć szukać rozwiązań, które nam są w stanie to pomóc. To, co jest jakby ważne i o czym się też jakby nie mówi, bo wynika to z samo siebie, chatboty po prostu nie miewają gorszych dni. Można lubić swoją pracę, każdemu się zdarza gorszy dzień, boli go głowa, spada ciśnienie, coś nas rypie nagle w krzyżu i po prostu podchodzimy już do tego inaczej. Ja wiemy, że w obsłudze klienta, to co też Bartosz podkreślał, projektowanie doświadczeń. I tu właśnie sobie przypomniałem, dla osób, które są czujne, Bartosz pokazywał reklamę dla marki Durex odnośnie niechcianej postaci, czy bardziej syna. Tutaj warto przypomnieć, że Durex bodajże 2 lata temu miało fakapik, bo okazało się, że jedna ich partia produktów jest niestety dziurawa, więc Durex mówiący o tym, żeby się dzisiaj zabezpieczać, już niestety trochę stracił na mocy, bo im także zdarza się zrobić tak zwanego balona, więc to tylko tak sobie przypomniałem i w formie jakby rozluźnienia. Wracając do chatbotów, które działają w obsłudze klienta, zapamiętajmy jakby ten case, bo odnośnie tego, czy na podstawie tego będę starał się uargumentować, że chatbot w obsłudze klienta ma ręce i nogi. Jest taki telekom globalny, każdy z nas dzwonił kiedyś do Playa, do T-Mobile, musiał wciskać 9 kratkę, rozłączyło nas. Wiemy, że z telekomami niestety nie jest łatwo. Z tego względu chociażby w raportach Southrendera, telekomy, czy średni czas reakcji telekomów wynosi tam minutę, 2 minuty, to są jedyne marki, które w tak szybki sposób reagują na zapytania zadawane w sieci, bo one po prostu mierzą się codziennie z ogromną liczbą takich zapytań. Użytkownikom nie działa internet, więc wdrożenie chatbota w takim jakby procesie dosyć skomplikowanym no jest dosyć ryzykowne. I teraz pamiętając raport live chata, gdzie satysfakcja klienta zaczęła nam maleć, chatbot, który wdrożył, czy po uruchomieniu tego chatbota satysfakcja klientów wzrosła o 22%. I to są statystyki po miesiącu korzystania. To, co powiedziałem na początku, użytkownicy sięgają po chatbota z racji czy chęci uzyskania szybko odpowiedzi. Więc po wdrożeniu chatbota satysfakcja klientów wzrosła o 22%. Spadła liczba zapytań telefonicznych o 50%. I to, co jest najważniejsze jakby z punktu widzenia biznesu i człowieka, wzrost produktywności pracowników, a jak wzrasta produktywność, jesteśmy szczęśliwsi, bo nam się więcej udaje zrobić. Same korzyści, które płyną
czy jedno wynika z drugiego, ten ograniczenie liczby zapytań telefonicznych do o 50%, no to osoba, która przez 8 godzin do tej pory odbierała, miała 4 godziny więcej każdego dnia. To są bardzo duże liczby. Jeżeli mówimy o chatbocie, który ma generować zysk, to co powiedziałem, kategoria beauty i wykorzystanie tego w e-commerce, jak najbardziej, czy jest to bardzo dobry kierunek, jeżeli myślimy o chatbotach. Jest taki chatbot dla marki ASOS, być może część kobiet kojarzy firmę, kupuje się tam ciuchy. I to co zrobiła marka ASOS w swoim chatbocie, to umożliwiła, łącząc tutaj poniekąd technologię, za pomocą wyszukiwania obrazem znajdowania produktów podobnych. To, co widzimy tutaj na tym środkowym screenie z Messengera, użytkowniczka wysłała płaszcz, i to, co widzimy na tym trzecim okienku, to jest to, co zaproponował chatbot. Oczywiście można byłoby się kłócić, czy to, co jest na środku, jest naprawdę podobne do tego, co jest dla po prawej stronie, dla większości mężczyzn być może i tak, aczkolwiek jak pytam o to kobiety, to one mówią, panie, to w ogóle nie jest podobne, ale to, co chcę pokazać, że chatbot w sposób automatyczny, czyli w momencie, kiedy użytkownik jest gotowy do zakupu, czy jest gotowy się zainteresować, chatbot od razu dostarcza takie rozwiązanie, dodatkowo będąc w Messengerze, możemy taki produkt wysłać, czy taką kartę przesłać od razu do znajomych, no i mamy to zamknięte w naszym ulubionym komunikatorze. Co się zadziało? Jak łatwo się domyśleć, skoro mówił, był to chat, bo to do budowy czy do generowania zysków, liczba zamówień wzrosła o 300%. Wskaźnik ROSA, który mówi o tym, że ile wydajemy na reklamę, ile nam się zwraca, czyli return on ad spend, wynosił 250%. Z każdego dolara marka ASOS wyciągała 2,5 dolara zysku, więc gdybym był marketerem, to być może osiągnęlibyśmy jakiś, ale wiadomo, im więcej wtedy włożymy, tym więcej wyciągniemy. Jest to naprawdę świetny wskaźnik. I to, co się zadziało pomiędzy tym wszystkim, to 3,5-krotny wzrost zasięgu. Chatboty można wykorzystać także jako narzędzie do właśnie budowy tego zaangażowania, to co było na slajdzie. I teraz chatbot, który w jakiś sposób jest takim przykładem, na którym ja zauważyłem, że a raz, że zacznę jakby na podstawie jego uczyć budowy chatbotów, ale świetnym przykładem, że dzisiaj można za pomocą automatyzacji sprawić, że zaczniemy sprzedawać samochody. Ja pamiętam do tej pory, jak to pierwszy raz przeczytałem, mówię, no kurczę, jak sprzedawać samochody za pomocą chatbotów. No i okazuje się, że to nie jest sprzedaż sama z sobie. Marka Nissan, która działa w Izraelu, zbudowała chatbota, który tak naprawdę automatyzuje proces sprzedaży tego samochodu, czyli pozyskuje od użytkowników dane, takie jak numer telefonu mailowy, i przekazuje do działu sprzedaży w sposób automatyczny. Wcześniej ktoś musiał zadzwonić, wymagało to energii, pójść do salonu, umówić się z konsultantem. Było to jakby bardzo długim procesem, gdzie dzisiaj konsumenci takiego procesu nie chcą. Tutaj ciekawym jakby przykładem z drugiej strony jest marka Ford, która wypuściła model samochodu skierowany dla młodej grupy osób, no i zauważyła, że młodzi ludzie niekoniecznie chcą ten samochód w ogóle zobaczyć, bo oni nie chodzą do salonu. My już nie chodzimy do salonu, ja nie pamiętam, kiedy byłem w salonie. No i co zrobiła marka Ford? Marka Ford wypuściła efekt do rozszerzonej rzeczywistości, dzięki czemu ludzie młodzi mogli z poziomu telefonu taki samochód zobaczyć i do niego wejść, i nagle sprzedaż ruszyła. I to dzisiaj robi jakby technologia. Ale wracając jakby do chatbotów dla marki Nissan, marka Nissan po wdrożeniu chatbotów czy po wdrożeniu chatbota osiągnęła taki wynik. Zaczęła sprzedawać 10 razy więcej samochodów. Z 38 tysięcy podnieśli sprzedaż na 380. Liczbę pozyskanych kontaktów zwiększyli 3,5-krotnie. Tylko dzięki temu, że zautomatyzowali cały proces. I teraz zobaczcie, może się wydaje, czy to jest skomplikowane, czy to jest trudne. Jak wam powiem, że jedyne, co robił ten chatbot, to zadawał te trzy pytania. Na podstawie tych trzech pytań były zapisywane informacje w chatbocie i te informacje były przekazywane dalej. Czy to jest jakby skomplikowane, czy to jest trudne? Powinna się tu pojawić postać Miltona Friedmana i z jego łopatą, bo jeżeli możemy pozyskiwać te dane w sposób lepszy, skalowalny, automatyczny, no to dla
dlaczego cały czas korzystamy z łopaty, skoro mamy do dyspozycji chatboty. I teraz, żeby było jeszcze ciekawiej, jeżeli sobie zapiszecie ten link, to uruchomi Wam się lekcja, w której ja pokazuję dokładnie krok po kroku, w jaki sposób możecie zbudować takie narzędzie, które zbudowała marka Nissan. Pokazuję to dosłownie krok po kroku, nauczycie się budować takiego chata, możecie go dowolnie przerobić do pozyskiwania kontaktów dla biura kosmetycznego, dla salonu kosmetycznego, do sprzedaży perfum, do sprzedaży ubezpieczeń, do sprzedaży projektów domów, do sprzedaży książek. Możecie robić z tym, co chcecie i jak chcecie, i gwarantuję Wam, że nie zajmie Wam to więcej niż godzinę czasu. Nie wiem, czy Bartosz będzie tę prezentację udostępniał, jeżeli tak, to w tej prezentacji ten link cały czas będzie. Gdybyśmy chcieli zacząć, tak jak ja zaczynam budowę chatbotów, to powinniśmy zacząć od tak zwanego event mappingu, czyli z budowy scenariusza naszego chatbota. Ten scenariusz często wygląda w taki sposób, ponieważ to, co pamiętamy, chatboty to prosta aplikacja, która działa na zasadzie bloków czy schematów. Dla większych projektów tutaj jakby nie zadziała niestety wideo, a i to i tak dobrze, bo nie mamy za bardzo na nie czasu. W przypadku większych projektów biorę po prostu dużo większą kartkę, ale wszystko zaczynam na kartce, rozpisuję sobie po prostu scenariusz od punktu A do punktu B i z takim projektem siadam do budowy chatbotów. Warto jest także przeczytać dokumentację, tu jest jakby nie będę się nad tym tematem rozwodził, dokumentację wynika jakby API, Messengera, tak żebyśmy wiedzieli, z czego taki chatbot może się składać, z czego się nie może składać, no i na końcu powinniśmy dobrać platformę czy technologię, decydując się na narzędzie, musimy pamiętać o tym, że no niestety te narzędzia nie mają wspólnego standardu i decydując się na Chatfuela, czy na ManyChat, czy na jakieś inne narzędzie, no bardzo ciężko nam będzie przenieść to, co mamy w jednym bocie do drugiego, tak naprawdę będzie trzeba budować dwa osobne chatboty. Zbliżając się jakby do końca, jeszcze na końcu pojawi się jeden link do jeszcze jednego wideo, ale gdyby ktoś chciał od razu ruszyć z budową chatbotów, to tak jak ja powiedziałem, ja buduję w takim narzędziu, jest to darmowe narzędzie, jeżeli się zdecydujemy na wersję, posiada także wersję premium, aczkolwiek do nauki budowy chatbotów, do wdrożenia podstawowego chatbota dla małej skali, dla dowolnego biznesu tak naprawdę, nie musicie płacić nic, jedyne co musicie to się tam zarejestrować i można próbować, a z wideo, który link mieliście wcześniej, śmiało zobaczycie, że nie jest to takie trudne i skomplikowane. Chatbot działa tylko i wyłącznie z fanpage'em. Nie ma możliwości, żeby działało z kontem prywatnym. Na jednym fanpage'u może działać tylko jeden chatbot. Drugim narzędziem, które warto sobie zapisać, jeżeli ktoś chciałby zacząć budować chatboty dla asystencie Google'a, to jest takie narzędzie jak Dialogflow, jest to tak naprawdę technologia do przetwarzania języka naturalnego. Dialogflow także integruje się z Chatfuelem. Dla osób, które tak naprawdę to jest narzędzie, którego mi samemu brakowało na początku, kiedy budowałem chatboty, to jest bank botów. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, w jaki sposób marki wykorzystują, jak na przykład wykorzystuje marka odzieżowa, czy w jaki sposób wykorzystuje siłownia chatbota, to wystarczy wejść na stronę Botterstock i tam macie zbiór chatbotów, dzięki którym możecie zobaczyć, jak marki wykorzystują takiego bota, zainspirować się, czy jakby poszerzyć swoje horyzonty do tego, w jaki sposób takie narzędzie może funkcjonować. Widzę, że jest godzina 14, ale na koniec mam jeszcze dla Was kolejne wideo i w tym wideo pokazuję, jak zbudować jeszcze inną wersję chatbota, to też trwa około 30 minut, pokazuję to krok po kroku, w jaki sposób po prostu wejść do Chatfuela, tak naprawdę od rejestracji po uruchomienie takiego bota i jest on bot, który może służyć jako narzędzie do budowy zaangażowania. Na podstawie jego też jesteście w stanie replikować to, czy modyfikować na swoje potrzeby i tak naprawdę kończąc, bo nie byłbym sobą, gdybym nie został, czy nie zostawił Was jeszcze z większym pomyśleniem, gdzie dzisiaj jest technologia, to Gartner, o którym wspominałem, publikuje taki hype cycle swój, na którym mapowane są trendy. No i to jest jakby wykres z 2019 roku. Jak zobaczymy, czy przeczytamy, gdzie tutaj jest słowo chatbot, to po prostu takiego słowa nie ma. Dzisiaj chatbot nie jest żadnym trendem, to jest coś, co już dawno temu zostało. Po prostu było i to jest. Dzisiaj mówi się chociażby o rozwoju 5G czy o części emocjonalnej.
Yo, Czechu, co do samej technologii asystentów głosowych, czy według Ciebie ryzyka, które ona niesie, case z wyciekami? Tak, to jest ogromne jakby ryzyko odnośnie prywatności. Okazuje się, że Google Home, które nie słucha naszych rozmów, zostało udowodnione, że je słucha, Amazon to samo, więc to jest ogromne jakby wyzwanie. Co do kanałów i chatbotów generyczne od Google'a, z klocków, jak ty na Messenger, czy są do tworzenia? Tak, platformy do budowy botów na WhatsAppie istnieją, na Slacku oczywiście istnieją, aczkolwiek na Slacku wszystkie, znaczy nie ma takiej platformy, którą możesz wyklikać, to jakby takiej nie ma, na LinkedInie chatboty są nielegalne, na Instagramie też są nielegalne, można zbudować je na Twitterze za pomocą narzędzia Sprout Social, jeżeli ktoś chciałby być zainteresowany. Jeżeli z narzędzi do sprzedaży podczas Facebook, Instagram, Live, możemy chat fuel do tego wykorzystać, podpinamy regułę automatycznych komentarzy i to można jakby zrobić. Czy można w nowym regulaminie ograć status przesyłki? Tak, można to ograć za pomocą tagu account tag na moim blogu, jeżeli chcesz, to jest tam napisane, w jaki sposób to zrobić, po prostu można to jakby ograć. Czy chatbot może otrzymywać każdy rodzaj pliku, czy zdjęcia, może otrzymywać zarówno wideo, może otrzymywać zarówno audio, ograniczenia są tylko do 20 mega, które wynikają właśnie z tej dokumentacji, którą warto przeczytać, ale może wszystko robić. Tak naprawdę połączysz technologię do rozpoznawania mowy, przekształcisz ją na tekst, to możesz robić wszystko, możesz na podstawie wysłanego tekstu narysować grafikę, możesz. Miłka, dziękuję pięknie. Ja przepraszam, 3 minuty jakby przesłuchałem się za dużo, ale jeszcze raz zachęcam Was, w ogóle na koniec Was zachęcam, żeby obejrzał sobie każdy taki dokument na HBO Go, Zawód przyszłości. I to jest jakby pokazane, tam jest pokazana relacja człowiek-robot i taki świat nam się szykuje. Więc ja ze swojej strony bardzo dziękuję, przepraszam, że się trochę przeciągnąłem i mam nadzieję, że dużo technologii w Waszych biznesach i nie bójmy się automatyzacji.